Witam. Pada bardzo duży deszcz. Ja dopiero wstałam, ale to nic nie zmienia. Dawno nie było odcinka zbudowania w Simsach, dlatego pomyślałam, że no, taki odcinek po prostu zrobię. Dziś będę budować dom Ricka i Mortiego, jednej z moich ulubionych kreskówek. Tak naprawdę nie ma dużo do gadania na wstępie. Zapraszam was. Kody oraz mody, plan domu i sam dom, wszystko znajdziecie w opisie oraz link do Instant Gaming, do strony, gdzie są tanie gry, również znajdziecie w opisie. Sama z niej kupowałam dodatki do Simsów, także jeżeli film wam się spodoba, zostawcie lajka i suba i zapraszam na moje socjale. W ogóle patrzcie, jak mi się to odtytygowało. I lecimy. Zacznijmy od stworzenia naszych postaci. Wszystkie cechy Simów wzorowałam na Wikipedii, właśnie z serialu Ricka i Mortiego, także numer jeden jest to Morty Smith. Główny bohater. Tak wygląda zdjęcie Mortiego. Jako, że postacie w Ricku i Mortim mają bardzo, ale to bardzo małe źrenice, a niektórzy nawet mają w nich mrówki. To jednak Mortiemu nie dało się ich zmniejszyć. Wszyscy mają bardzo wytrzeszczone oczy i bardzo małe, ale szpiczaste nosy. Dałam mu aspirację życiową związaną z byciem małym geniuszem. Nie wiedziałam, jaka cecha mogłaby być adekwatna do jego osobowości, dlatego wybrałam po prostu cechę dobry, good. Czas na Ricka. Rick Sanchez wygląda jak Rick. Pod brodą usadowił się zielony podbródek, który miał symbolizować jego, no jak to powiedzieć tak kolokwialnie, żygi. Aspirację życiową ma mózgowiec, jest kreatywny, wiadomo, porywczy, wiadomo, oraz geniuszem, no wiadomo, lol. Uwielbia niebieski, analizę i dyskusję, robotykę, programowanie, umiejętności komediowe, śpiewanie i złośliwość. Wszyscy znamy jego piosenkę. Jedynie czego nie lubi to wewnętrznej harmonii, ale to każdy wie. Czas na Summer Smith. Summer jest zazdrosna oraz posiada bardzo wysokie wymagania. Szuka pokrewnej duszy. Jak wiemy, pierwszy crush Summer zginął w tragicznych okolicznościach. Oh jeez, Rick! What'd you do to Frank? Pretty obvious, Morty. I froze him. I see. Oh my god. I'm about to walk past Frank Policki. This is the story we'll be telling our children. Hi, Frank. Ale mamy nadzieję, że znajdzie kogoś, kogo pokocha. Czas na Beth. Beth. Jest to simka renesansu. Beth, jak wiemy, jest weterynarzem koni. Jest rodzinna, ambitna i dobra. Czas na Jerry'ego. Chce mieć bardzo dużą i szczęśliwą rodzinę. To się ceni Jerry. Jest bardzo zazdrosny o to, że Rick mieszka u nich na chacie. Jest wrażliwy oraz rodzinny. Na sam koniec dodałam również Pimpka. Niestety nie było maski robota, więc pozostał zwykłym Maltańczykiem. Where are my testicles, Summer? Where have they gone? Oh. Wow. Chatę budujemy w wierzbowej zatoczce. Plan całego domu zaczerpnęłam z Reddita. Tutaj zaczęłam z przodu budować tę chatę, ale coś nie pykło, więc zaczynam od nowa. Dom Ricka i Mortiego ma takie jest otoczony murem, płotem ceglastym. Zaczynamy właśnie od zrobienia tej obramówki. Dodaję garaż, białe ogrodzenie. Tutaj buduję tą całą bazę domu. Dodaję miejsca, gdzie są okna. To wszystko, co jest na planie, umiejscawiam właśnie w Simsach. Tam, gdzie są drzwi, dodaję drzwi. Bardzo prosta czynność, budowanie bazy. Schody są, funkcjonują, a za domem robię szopę, taka jak jest tutaj. Zaczynamy robienie największej męczarni w Simsach, czyli tak zwany dach. Niby dachy w Simsach są bardzo proste do zrobienia. Ja mam chyba do tego jakiegoś pecha i zawsze mi to nie wychodzi. Jesus Maria! Od drzwi wejściowych i od garażu idzie taka ścieżka. Tę czerwoną obramówkę później zmieniłam, no bo te płaski wyglądały strasznie tandetnie, a te malowanie pędzlem po ziemi, cegłą wyglądało w miarę estetycznie. Dodałam również kosz. Później zauważyłam na zdjęciach, że z tyłu jest takie coś jak altanka i tak oto powstała ta altanka. I teraz zrobiłam taki daszek, taki dach nad drzwiami, no jakby. I wiecie, co jeszcze mnie bardziej denerwuje, kurde, w tej grze? Że nie ma tej palety kolorów. Tutaj nie ma po prostu zwykłego brązowego dachu. Jest jakiś zielony, jest jakiś kurde pomarańczowy, ale gdzie jest brązowy?
metalowy dach. Jest jakieś kurde siano na tym. No i zebrałam takie coś i taki kolor jakiś. Najpierw chciałam zrobić fundamenty. Jednak jeżeli postawisz ścianę blisko drugiej ściany, mając fundamenty na jednej ścianie, to druga ściana też musi mieć fundamenty. Więc wymyśliłam alternatywę w postaci po prostu tapety. No i zrobiłam te cegły z przodu. Obramówka dachu będzie brązowa. Zmieniam na drzwi takie jak są, takie jak były w serialu. Daję okno. Okno do jadalni. Musiałam dodać łazienkę, bo na tym planie nie było łazienki. Tutaj zrobiłam ten balkon, tak jak chciałam. I na to postawiłam taras. Jeżeli zrobiłam ten taras, to nie mogłam na niego postawić tego płotu, tej ramy jako balkon. Po prostu usunęłam ten taras, dodałam na sam koniec ten taki płotek z debaga. Teraz robię z przodu ten mini ogródek, a w środku są krzaczki. Z prawej strony postawiłam ten wentylator, pozmieniałam trochę okna. Tak wygląda cały plan. Pozaznaczałam wam miejsca, gdzie co się będzie znajdować i lecimy. Zaczynam od kuchni. Na tych dwóch zdjęciach się wzorowałam. Ściany w kuchni są zielone, takiego koloru bardziej oliwkowo pistacjowego, natomiast na podłodze znajdują się panele, żółte firanki oraz taki stolik, talerze na ścianie, kalendarz. Ja wybrałam akurat kalendarz z ich, załóżmy, że to jest ich piesek. Po lewej stronie znajduje się aneks ze zlewem oraz okno, szafki na górze, noże na blacie. Natomiast po prawej stronie znajduje się piekarnik, lodówka, ekspres do kawy, jakieś kurde przyprawy na inne coś, okap i inne szafki. Nie wiedziałam, czy w tym miejscu znajdują się jakieś krzesła barowe, ale ja tam je postawiłam, no bo czemu nie. Postawiłam również takie fartuszki. Teraz zrobimy jadalnię, której zdjęć jest najwięcej. Ściany są beżowe, również są panele. W lewym rogu znajduje się zegar, takie łososiowe, firanki. Jest stół. Krzesła mają obicie zielone, takie bardziej turkusowe, no ale nie było. Nie było natomiast obrazu z koniem. Tylko postanowiłam, że ja powieszę po prostu koguta Wieśka na obrazie. Z tej strony znajdował się obraz z motylem, a ja znalazłam nawet też motyle. Tak naprawdę z tej strony było wejście do kuchni, natomiast my tutaj zrobiliśmy kibel. Różne obrazy, półka na książki, zielona kanapa oraz właśnie łuk prowadzący do salonu. U mnie kanapa i półka na książki jest trochę inaczej ułożona niż w oryginale. Tutaj, gdzie miała stać kanapa, stoi łuk. My musieliśmy ustawić kibel, bo bez kibla w domu, no to przesrane. Buduję również teraz hol. Hol jest w kolorach różowych. Bardzo dużo mają łuków w tym domu. Może bardzo lubią łuki. Panele na podłodze, czerwony dywan, białe schody prowadzące ku górze, obrazy na ścianie oraz również wieszak. Następnym pokojem jest garaż. Znalazłam najwięcej ujęć właśnie z garażu. Znajduje się tam blat, jakieś miotły, zlewki, tablica korkowa, zlew, zielona roleta, zegar, kalendarz. I później pododawałam jakieś zwykłe graty. Najwięcej rzeczy znalazłam z dodatku Witaj w pracy. Wynalazki różne, portal nawet do świata magii włożyłam do tego garażu. I w niektórych miejscach dodałam takie drewniane panele, jakieś kurde rury, hydra nawet postawiłam, no bo czemu nie? Gaśnicę. Łazienkę zrobiłam totalnie po swojemu, taką funkcjonalną z kiblem, z lewym po prostu prysznicem w kolorze niebiesko-białym. Salon. Mamy zieloną kanapę, ciemnozielony fotel, stolik, na którym stoi lampka, stolik do kawy, żółty dywan, telewizor, półkę na książki, komodę z lustrem i dużo obrazów, a w prawym górnym rogu znajduje się posłanie dla naszego pimpka. Pokój Jerego. Znajduje się w nim fioletowy fotel masujący. Ja posiadam taki z dodatku, coś tam z masażami to było chyba. Nie było koloru fioletowego, natomiast postawiłam czarny. Ściany w pokoju są czerwono-łososiowe, podłoga jest beżowa, znajduje się tutaj żółta kanapa, roleta, stolik z lampą, biurko z komputerem i książkami, w rogu kij baseballowy, dywan, na stoliku obok fotela jakieś puszki. Nie było obrazu z jakimś napisem, dlatego ja postanowiłam, że postawię obraz z psami przy stole. Jest również telewizor, jakaś półka, a nad nią obraz, jest ten pokój tego Jerego, ze statkiem. Ja nie mogłam takiego znaleźć, więc tu jest obraz z wodą. Kolejny korytarz jest w kolorze różowym, w którym tak naprawdę nie ma nic szczególnego. Są tylko kinkiety, kredens, a na górze zegar i obrazy rodzinne.
pokój Ricka jest zagracony, ale wiecie, zagracony pokój jest przejawem inteligencji, a Rick był bardzo inteligentnym człowiekiem. Takie zwykłe łóżko polowe, zielony dywan, blaty, takie no po prostu kartony, jakieś graty, na ścianie bardzo dużo plakatów związanych z nauką, telewizor, taki mały jakiś. Dodałam również rury. Kiedy wasza mama powie, że macie syf w pokoju, to pokażcie pokój Ricka i powiedzcie: mamo, u mnie jest jeszcze nawet czysto. Górne piętro. Zaczynam od pokoju Mortiego. Ma zieloną podłogę oraz takie jakieś beżowe, zniszczone ściany. Posiada również biurko, nad którym znajduje się obraz mapy świata. Jest dywan. Dałam różne plakaty. Ma dość dużo zabawek na półkach. Jakieś roboty, lalki. Pokój Summer. Na każdym zdjęciu po prostu wyglądał inaczej, więc połączyłam te trzy zdjęcia. Przy drzwiach znajdowało się łóżko, na górze szafka z torebkami i różne plakaty na ścianie. Torebek nie było, ale dodałam jakieś obrazy. Przy oknie znajdowało się biurko. Mamy półki na książki, komody oraz różową toaletkę. Najważniejsza rzecz, czyli kogut, wiesiek. Kolejny zwykły korytarz w kolorze różowym, nic specjalnego. W pokoju rodziców mam bodajże tylko dwa zdjęcia. Ściany w pokoju są żółte, podłoga jest taka turkusowa, łóżko jest w kolorze zielonym. Mamy drzwi na balkon, biurko z komputerem i papierami w prawym górnym rogu, dwa kinkiety złote, dywan przy łóżku, półka z jakimś zdjęciem jabłka, garderobę. Postawiłam również satelitę na dom. Czas na krzaczki. Krzaczki są ważne. Z lewej strony zrobiłam właśnie taki murowany ogródek, który jest widoczny na tym zdjęciu. Teraz robię szopę. W szopie znajdują się jeszcze większe graty niż w garażu i w pokoju Ricka. Taka graciarnia, jakieś rury, liście, kurde, tam w tej szopie to chyba nikt nie sprzątał. I tak naprawdę wszystko jest gotowe. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Wszystko jest do pobrania w mojej galerii w Simsach, nazywam się Fimusia Milusia. Życzę wam miłej zabawy, dajcie znać, co sądzicie, czy coś jeszcze mogłabym dodać i zaktualizować ten dom. Bardzo fajny dom. Dajcie znać, co byście jeszcze zobaczyli, jakie odwzorowanie domu z kreskówki albo filmu. Tradycyjnie miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy, to byłam ja. Widzimy się już w środę o 16 w kolejnym filmie. Pozdrawiam!